Siema. Słuchajcie, jest 5 rano, więc ja jestem nieprzytomna, ale zbieramy się właśnie na naszą trasę nad morze z perfumerią Nenas. Zaczynamy! Słuchajcie, mamy dla was pewien challenge, pewne wyzwanie. Tak jest. Daniel jeszcze nie ma wystarczającej liczby obserwatorów na Instagramie. No wiem, że ci bardzo przykro, ale wszystkich kocham, których mam. Tak, to chcemy mu pomóc w tym. I słuchajcie, zbieramy 100 tysięcy. Także musicie wbijać tutaj, na tego Instagrama. I co wtedy się stanie? Wtedy Angelika i ja wskakujemy do morza w ubraniach. I w butach, w skarpetkach i w majtkach. We wszystkim, także wbijajcie szybko i dobijajcie 100 tysięcy! Jesteśmy na stacji, mamy przerwę. Spałam, w sensie śpię całą drogę, nie? Ogólnie. Więc szybko mi mija. Przy tych setkach kilometrów mamy teraz czas na trochę odpoczynku. Jesteśmy w hotelu Grand Lubi, czyli tutaj spędzamy czas na strefie basenowej i odpoczywamy. Ale zajebista sauna, rewelacyjna, takie duże. Tutaj jest mniejszy pokoik, ale są dwa duże. Mega fajne to zrobili, kozackie. Dzisiejszy dzień był dniem relaksu. Odpoczywaliśmy, byliśmy na plaży, potem na basenie, a teraz postanowiliśmy zjeść coś dobrego. Słyszeliśmy, że jest tutaj bardzo dobre jedzenie, także idziemy do restauracji Lubicz. Ja już jestem mega głodna, oni też się dlatego wariują, także idziemy. Przepyszne, naprawdę. Uwielbiam sernik, ale ten też jest w ogóle przepyszny. Wszystko to jest mega dobre. Jedziemy właśnie na nasze trzecie spotkanie. Spotkanie odbywa się w Ustce. I jak już widziałam, oznaczaliście mnie na jakieś tam Instastory. Jest masa ludzi. Także jestem ciekawa, ile was tam w końcu będzie. Także mega się cieszę. Cebulę. Nie płacz, nie płacz! Stop, nie płacz, nie płacz! Chodź, stop! Nie zakrywaj. Czekaj. Się, bo potem będziesz... Uśmiech, będą uśmiech! Będą się wiedzieć, że to ty, dawaj! Słuchajcie, to jest niemożliwe, ja nie wiem, jak my zrobimy sobie zdjęcia ze wszystkimi, ale zrobimy to, ale jest masa. Angelika, dawaj, botę! A już jutro widzimy się
Dokładnie, w Łebie. Byłam kiedyś na wakacjach w Łebie. Ja też byłem na kolonii. A tak, by the way, to byłam kiedyś w Łebie, ale jeszcze nie miałam wtedy kanału. W pierwszej klasie gimnazjum. Czyli pół roku przed tym, jak założyłam kanał na YouTubie. Taka ciekawostka. Ucieknijmy za horyzont gdzieś. Nie mów mi, nie mów mi, nie. Pozdrawiam Martę Gałuszewską, która śpiewała nam do samby. Pozdrawiam Rafała. Przy okazji. Może jeszcze coś pamiętam. Dawaj, za mną teraz. To nie jest tak. Chcę być kolejnym uczestnikiem programu. Będę w następnym odcinku, w następnym sezonie. Wahamy, cześć, słuchajcie! Tak się wam i pomoże! W ogóle wiesz, że Werenka mega dobrze śpiewa. To wiesz o tym? Może coś zaśpiewasz? Mogę spróbować. Się udało. Okej. No. Some people wanna know, but I don't wanna be at all. If I need you, baby. If I got you, baby. Some people want the rings. Some just want everything, but everything means nothing if I ain't got you. Zamówiłam jajecznicę z dwóch jajek, z szynką i ze szczypiarkiem. Witamy Łebę. Słuchajcie, byłam w Łebie kiedyś na wakacjach. Liczyłam to, to było chyba 7 lat temu. Byłam z moją babcią i z moją ciocią, które pozdrawiam! No, ale to 7 lat tu nie byłam, więc chciałam zobaczyć, ile się zmieniło. Mało pamiętam, więc nie mam porównania, ale zobaczmy. Kurs na Łebę, zobaczcie, dostaliśmy takie fajne torby. Mamy pamiątkę z Łeby! Siemanko! Jesteśmy już w Łebie, tutaj zobaczcie. I czekamy na was o 18, gdzie? Wygląda jak na prawdziwy ten, tak jest. Za nami. Prawdziwe niebo, patrzcie. Prawdziwe niebo jest za nami i mam nadzieję, że wpadniecie się z nami spotkać, miśki, tak. Buziaki. Do zobaczenia. 18. Dotarliśmy właśnie do Łeby, a to już mówiłam w sumie. A dobra, jesteśmy w Łebie i jesteśmy teraz na tym głównym takim deptaku, gdzie znajduje się ławeczka pomnikowa i tutaj pozdrowienia i dedykacja dla mojej mamy, która kolekcjonuje zdjęcia właśnie z tym hashtagiem ławeczki pomnikowe, więc kazała mi tutaj przyjść i zrobić sobie zdjęcie z tymi pieskami. Okay. Właśnie z tym szczególnie. Jestem najsłodszym pieskiem, podobnym do Henka. Nie, Henik jest najsłodszym pieskiem, to tak. Przyszliśmy sobie właśnie zjeść. Ja jem pizzę. Mój pies nadal jest ze mną. Przepyszna lemoniada arbuzowa. Sopocie. Sopot to jest ogólnie moje drugie ulubione miasto w Polsce. Numer jeden to jest oczywiście Warszawa. Ale nie, no, ogólnie uwielbiam Sopot. Głównie kojarzy mi się z openerem. Przyszliśmy jeść. Tu mamy nasze menu. Nie wiem jeszcze co zamówię, ale jestem mega głodna. We have a grand hotel and a little monster. No problem. Słuchajcie, to już koniec tego vloga. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, żeby zostawić kciuka w górę i chciałam was jeszcze poinformować, że dalszą część naszej trasy będziecie mogli również zobaczyć i u Stewarta, i u mnie na kanale. Także do zobaczenia niedługo. Good night!